Cześć, jestem Haki, jestem w Lęborku na alternacjach. Właśnie sprawdzam, czy mogę wyjść z kamerą spod daszku, żeby przypadkiem mi nie napadało. Chciałem Wam po prostu pokazać, gdzie odbywają się alternacje i jak mniej więcej wygląda Lęborg, bo miasto dość historyczne. Ja nie zdążyłem się dowiedzieć za dużo o Lęborku, będzie tutaj prelekcja, tak więc sobie chętnie obejrzę. A na razie chciałem Wam po prostu pokazać, jak wygląda Lęborg. Oprócz takiej standardowej zabudowy mam tutaj takie dość ciekawe elementy architektoniczne. Tu jest dość ciekawy budyneczek. I właśnie w otoczeniu takich fajnych budyneczków jest biblioteka. Alternacje odbywają się w bibliotece w Lęborku. Wynajęto tutaj kilka sal. Z tym, że biblioteka funkcjonuje cały czas normalnie, tak więc są tu i dzieciaki, które grają na komputerach, i są takie nieco starsze dzieciaki, które grają w gry fabularne. Udało mi się już podejrzeć jedną z takich gier, to były dzikie pola na Savage'ach. A co waszmości to obchodzi? No obchodzi. Opowiadaj, jak mój ojciec mówi. Spokojnie, córcia. Charakterna po mamusi. A to akurat mnie nie obchodzi, sakiewka. Nie ma tu zbyt dużo osób, ale no, tego można było się spodziewać po lokalnym konwencie. Właściwie jest początek tego konwentu, mimo że jest sobota. W piątek niewiele się działo. W sobotę o godzinie 13 mamy prelekcję o jeepach. Właśnie będę się dowiadywał, gdzie ta prelekcja się odbywa. Hej, prelekcja o jeepach, gdzie się odbywa? Multimedialne. Czyli tam, gdzie byliśmy? Tak. Dobra, to ja tam idę. Podążaj za wodą. Okej. Podążaj za jeepami. Tak, mieli tutaj pewne problemy techniczne. Wiadomo, kiedy chce się zrobić konwent w jakimś klimatycznym miejscu, to bardzo często trzeba być przygotowanym na to, że to miejsce może nie być przygotowane na tych ludzi, i to najwyraźniej nie było, ale udało im się wszystko doprowadzić do porządku. Zobaczcie, jak wygląda sala prelekcyjna. Przypominam, że jest to bardzo malutki konwencik, bardzo lokalny. No to zaczynamy. Tak, nazywam się Mateusz Zachciał, jestem z klubu fantastyki Zardzewiały Topór z Gdańska. Przygotowałem tutaj dla Was krótką prelekcję, około 2 godzin, o tajemnicach jeepów. Właśnie zakończyła się prelekcja o harpach, wrzucę ją osobno, o jeep formach. Sporo osób poszło na owego jeepa, jest przerwane jedzenie, a ja wkrótce zacznę moją prelekcję. Jak zrobić graczy w ciule. Zakończyły się już dwie prelekcje. Jest chwila przerwy. Ludzie sobie wyszli na papierosa. Jesteśmy tutaj w bardzo miłym, małym, kameralnym gronie. Bardzo twórczym, bardzo kreatywnym. Tak naprawdę, jak robiłem prelekcję o tworzeniu BN-ów, to oni więcej mówili niż ja. I o to chodzi. Nie są nieśmiałe, jak są bardzo duże grupy, pełne sale, to ludzie bardzo często się krygują. Natomiast tutaj w gronie na 100 osób większość się zna, w 2-3 osoby, tak więc bardzo, bardzo, bardzo kreatywnie tworzyliśmy BN-ów. Kobieta metafora, kobieta oksymoron, bardzo fajni BN. Być może kiedyś Wam opowiem o tym, jak się tworzy taki BN-ów, albo możecie sobie wpaść na Masterminda. Link powinien się wyświetlić gdzieś tu i odsłuchać całej tej prelekcji. Ja natomiast przygotowuję się do mojej następnej sztandarowej, czyli jak zrobić graczy w ciula scenariuszem. Właśnie pojechali po rekwizyt bardzo ważny podczas tej prelekcji, po banana. Jest taka metoda na banana, którą również możecie poznać
na mastermindach. Po tym konwencie odbywa się impreza. Prawdopodobnie nie pozwolą mi jej filmować, ale odbywa się w remizie strażackiej. Tak więc jest tu bardzo, bardzo sympatycznie, bardzo miło, bardzo luźna atmosfera, bardzo przyjemna i szkoda, że nie przyjechaliście. Nie przyjechało dość sporo osób z tego co wiem. Konwent jest mały. Ale udało mi się pochwycić, prawdopodobnie jeszcze wywiad przeprowadzę z ludźmi, którzy właśnie tutaj, właśnie chyba w Flemborku, nie jestem pewien, albo w Trójmieście robią planszówkę. Mam nadzieję, że ta planszówka jeszcze się pojawi, bo jest to planszówka, połączenie planszówki z RPG-iem. Porterzy przesuwają się bez utraty AP o jedno pomieszczenie w kierunku dowolnego gracza. Jeśli na mapie jest mniej niż dwóch teleporterów, a jest sporo więcej, to ustaw po jednym na dowolnym wyjściu, w którym mogą się pojawić. To lepiej ich nie zabijać. Wiesz co? To jest jedna taka karta, więc jakby już drugi raz... Czyli nie. Ten pojawia się tu u nas. Tak. A właśnie o jedno pomieszczenie, ale nie muszę pilnować tego, czy to będzie w tym samym miejscu i tak dalej. To jest ułatwienie, bo za dużo jest pół, żeby to liczyć. Gdziekolwiek, tak? Tak, gdziekolwiek. Możesz podać mi tam tego? Która jest godzina? 5.19. Jest 5.19. Z soboty noc, z soboty na niedzielę. Nie, już jest niedziela. Poranek już jest niedziela. Już się robi coraz jaśniej. Robi się coraz jaśniej na zewnątrz, a my właśnie skończyliśmy scenariusz Warhammera, który prowadziłem od godziny 12. Wytaczam się spod niego. I w sumie za jakieś kilka godzin zaczyna się niedzielny program. Zobaczymy, czy coś będzie się działo na alternacjach w niedzielę. Ja, żeby wrócić do Poznania, będę musiał się wcześniej urwać, ale fajnie było poprowadzić jakiś scenariusz. Dość ciekawie wyszedł. Jak wrażenia po sesji? No, zajebiście. Ten system jest świetny. Jeszcze... Nie spotkałem się z takim fajnym systemem, który by wymagał tyle myślenia od graczy podczas każdego etapu. Okej, okay, super. Jak wrażenia po sesji? Było super. Dobra. Fajny system storytellingowy, świetna historia i tyle. Dobra, jak wrażenia? Było super, no system bardzo mi się spodobał, bo lubię storytelling. No i cóż, bardzo mi się podobało. Mamy tutaj jeszcze jednego gracza. Tak, niestety ten gracz... Ale zostawił wiadomość. Tak, na całość. Ten gracz niestety za nie mógł dość. Nie, gracz jutro po prostu prowadzi. A bardzo by się przydał w tym scenariuszu. No cóż, nie było go. Jak się zakończył scenariusz dla was? Dla nas pozytywnie. Wygraliśmy. Tylko jeden kolega tam ze świra został uznany. Trochę mu się widziało. Ale jego znalazł dopiero wpuścił. Tak, także on wrócił na wioskę właściwie i no, już. Wróciłem do siebie. Okej, okay, dobra. No. To do zobaczenia na następnym konwencie. Cześć.